Także proszę Państwa, tutaj na życie trzeba ciężko pracować, bułeczki sprzedawać, handlować, a nie pomylić się, a jeszcze jak z kimś się pracuje, to mieć no, zaufanie do ludzi, którzy sięgają do kasy, bo historię z lotniska już też opisywałam, proszę Państwa, że taka kierowniczka Grażynka, która była wywalona całkowicie z lotniska, powiedziała jednej dziewczynce, która też w hotelu Nowotel tam no, myła po prostu w baseny, gdzie kierownik kąpał się i mówił, co pani już idź, a co pan jeszcze chce się wykąpać? Ona powiedziała i tak, mówi, że Grażyna powiedziała, że ona z kasy wzięła 50 zł i dlatego też przy jej zwolnieniu ona te 50 zł doliczy, jej odliczy. No ale właściwie 50 zł to nie jest aż tak strasznie dużo, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langström Extra. I proszę Państwa, w tym szarym domu był rzeczywiście Jan Paweł II. Będziemy każde zdanie segregować, będziemy czytać, ale nie po to, że my to jesteśmy od segregatorów, bo jeszcze raz powtarzam, pochodzę z takiego kraju, przybyłam, ale to już dawno. Bo ja tam przelatywałam przez tamto, przemieszczałam się. Apostoł Paweł mówi, że jesteście przechodniami, żebyście się nie przywiązywali do mieć być bogactwa materializmu, ale oczywiście, że linia mysia też ma problemy i tego nie rozumie, a jeszcze się musi dużo nauczyć poprawić, bo mówią co sekunda, korba. I kopcą papierosy i są nieprzyzwoici, w sensie takim, że kradną, oszukują, nabierają, naciągają bardzo chętnie w firmy lichwiarskie, wchodzą, tak te finanse, Lindorfy, różne inne srorfy, których bardzo dużo jest we Wrocławiu, no ale tutaj w Warszawie widzicie Państwo, jak to dobrze, że ta linia mysia, więcej się modlić trzeba. Proszę Państwa, ja tu w bibliotece siedzę, w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, a Zalewski wyszedł już, bo był ze mną kiedyś 3 lata temu, Zalewski. Ja mówię, Zalewski, gdzie ty jesteś? A on mówi, jestem na kolacji u Szarytek. Ja mówię, do cholery jest. No ale wyniósł mi kanapki z kiełbasą, z salcesonem od tych Szarytek. Bo mówi, chodź do Szarytek, czekam na ciebie. Ja mówię, do żadnych Szarytek nie pójdę, bo no jak to z biblioteki do Szarytek? Zobaczmy pomnik.